Pomyślałam, że nagram o naszym hotelu, dlatego że jest bardzo uwagi. Nie jest to żadna oferta sponsorowana, ale chcę po prostu pomóc temu miejscu oraz wyspie. I zaczynamy. Nasz hotel nazywa się Eden. Jest na nim cztery baseny i bardzo duża powierzchnia ogrodu, więc mimo tego, że jest to duży kompleks, można spokojnie znaleźć stronne miejsca, aby odpocząć. Tych basenów jest też sporo, jeden z nich jest nawet dla nudystów, w związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że jest to świetne miejsce zarówno dla dzieci, jak i dla na przykład par, które chcą spędzić tutaj czas, bo tak jak wspomniałam, jest tutaj mnóstwo miejsc, które można znaleźć takie ustronne, wyciszne miejsce dla siebie. Ma piękny ogród, taras na dachu, taras na tarasie jest również basen oraz baseny takie, nazwijmy to, na poziomie zero czy na ziemi. Oprócz tego ma bardzo dużą restaurację, śniadania były dosyć smaczne, nie powiem, że były przepyszne, tak jak na przykład w Tajlandii, ale były smaczne i hotel dostosował się do wszystkich norm związanych z koronawirusem. Nie dostawaliśmy jedzenia na stoliki, co myślę, że było sporą taką oszczędnością jedzenia, tylko każdy pokazywał palcem do takich jakby zamkniętych miejsc, co chciałby, aby znalazło się na jego talerzu i kelner to po prostu podawał. Było gotowanie również na życzenie, czyli omlety, różne pancakesy i różne tego rodzaju rzeczy. Osobiście brakowało mi trochę warzyw na tych śniadaniach, pojawiały się tam jakieś pomidory, ale albo były pieczone, albo były to po prostu same pomidory, więc tego mi brakowało, jakichś sałatek i warzyw. Podawane były również słodkie przekąski, ciasteczka oraz owoce, które są bardzo smaczne tutaj na wyspie. I cóż, co jeszcze mogę dać do hotelu? Jeżeli chodzi o taki może minus hotelu, no to faktycznie kawałek jest do plaży, trzeba zejść z góry, więc jeżeli nie mamy auta, no to będzie to, powiedzmy, utrudnienie. Oprócz tego naprawdę obsługa była bardzo miła i pokoje były sprzątane codziennie, jeżeli sobie oczywiście tego życzyliśmy, to mogliśmy zostawić karteczkę, że nie chcemy. Jest również w pokoju dostępny aneks kuchenny, dzięki czemu mogliśmy sobie robić herbatę, kawę, jakieś kanapki, przekąski na drogę, które w naszym wypadku bardzo się sprawdziły ze względu na wiele zamkniętych restauracji. Robiliśmy po prostu kanapki na nasze wycieczki. Kolejną rzeczą, myślę, że przydatną, jeżeli mamy samochód, wynajmujemy tutaj samochód, to jest to dosyć bezpłatny parking na auta oraz autobus, oczywiście, jeżeli my kupujemy wycieczkę, podjeżdża pod sam hotel. Minusem jest internet, ponieważ nie ma go w pokoju, nie jest on bezpłatny w pokojach, trzeba sobie wykupić transfer, a w lobby ogólnodostępny, no to sami wiecie, jak z tym internetem może być. Trochę z niego korzystaliśmy, ale aby przesłać jakiś plik czy coś tam większego, zgrać jakieś rzeczy, przesłać, no to już było troszkę trudniej. Na miejscu również pomogli nam wynająć auto, dlatego że część wypożyczalni po prostu jeszcze nie działała, dlatego recepcja była bardzo pomocna. Co ciekawe, rozmawiali w języku angielskim, oczywiście hiszpańskim, ale była pani, która mówiła po rosyjsku i polsku, dzięki czemu łatwiej było się tutaj komunikować. Dla osób lubiących aktywność, to oczywiście niezbyt o mnie, ale Adrian ćwiczył na siłowni, która jest również ogólnodostępna w ogrodzie, a także mini golf oraz tenis, dlatego myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wiele osób pytało na Instagramie właśnie o ofertę tego hotelu, dlatego to nagrywam i myślę, że mogę szczerze polecić to miejsce i ten hotel.